tyle pięknych momentów, tyle twarzy, którym udało się przebić dzięki temu programowi. Jedną z tych twarzy jest na przykład Karolina Pisarek, o której ostatnio jest szczególnie głośno, bo bardzo tak szczerze powiedziała, kto ile dał jej na ślubny prezent. Tak, że tam poszedł przelew za 100 tysięcy, tutaj do koperty 20. Co ty sądzisz o takim ekshibicjonizmie? Bo ty też lubisz się dzielić swoim życiem, ale może są jakieś granice. Jak ty to postrzegasz? Takie chwalenie się, kto ile dał komu na ślub. Znaczy wiesz, fajne by było, że zamiast się chwalić, ile ktoś dał na ślub, ja bym, tak w moim przypadku, ja nie brałam pieniędzy za ślub, tylko dałam na schronisko, kazałam gościom, żeby dawać charytatywnie na schronisko. To wiesz, nie chcę za bardzo komentować na ten temat, ale wiesz, każdy żyje swoim życiem i jak to ją kręci, to super, ale wiesz, dla mnie to nie jest coś, co bym się tym tak naprawdę chwaliła. Czyli ty masz trochę inne podejście do tej... Bardzo.